Mądrość krzyczy na ulicach, tak jest napisane w Bożym Słowie, że mądrość krzyczy na ulicach. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego zakłócamy wam spokój, to właśnie wam mówię, że mądrość do was krzyczy na ulicy. Mądrość to jest mądrość Boża. Ewangelia to jest mądrość Boża. Wam się wydaje głupia, ponieważ nie trzeba nic zrobić. Ewangelia mówi o tym, że zbawienie jest z łaski za darmo przez to, że Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł za nas na krzyżu i wystarczy to przyjąć. Dzisiaj Bóg krzyczy do was z tego rogu, tutaj. Bóg krzyczy do was, chodźcie do mnie, pojednajcie się przez Jezusa Chrystusa, bo ja go dałem dla was. Tak ukochałem ten świat, tak ukochałem was. Właśnie w ten sposób, że On przyszedł tutaj do nas. Wiecie, ja kiedyś usłyszałam od swojego chłopaka, żebym dała mu dowód miłości. Wiecie, o co chodziło, ale Bóg dał prawdziwy dowód miłości nam, ludziom. Dał się sam ukrzyżować za ciebie i za mnie. Mimo tego, że Jemu się ta kara nie należała, ta kara należy się nam za to, że żyjemy bez Niego, że żyjemy egocentrycznie, kręcimy się wokół własnego nosa, wokół czubka swoich potrzeb. W imieniu Jezusa ja teraz mówię, że uszy tych, którzy słyszą, będą uważnie słuchać, a oczy tych, którzy widzą, będą wyraźnie widzieć. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty przyprowadzasz tutaj na to miejsce ludzi, którzy mają otwarte serca na Twoje Słowo. Ewangelia jest mocą. Ewangelia jest mocą i ona jest mądrością Bożą. Tak się upodobało Bogu zbawić ten świat przez głupie zwiastowanie. Przez to, że dzisiaj usłyszeliście to, że Jezus Chrystus umarł za was. To nie jest jakaś bajka, to nie jest jakaś legenda, to nie jest jakaś historyjka, którą religia sobie wymyśliła, żeby manipulować ludźmi. Jezus Chrystus nie przyszedł stworzyć religii. On przyszedł nowego człowieka. Możesz dzisiaj stać się nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Możesz zakończyć swoje stare życie skoncentrowane wokół Ciebie i zacząć nowe życie skoncentrowane wokół Boga, który może zamieszkać dzisiaj w Tobie. Wystarczy przyjąć przez wiarę prostą, dobrą nowinę, że Jezus Chrystus już wszystko zrobił, już wszystko wykonał na tym krzyżu. Tam ostatnie Jego słowa brzmiały: wykonało się. Nie masz już nic do zrobienia. Do tego nie da się nic dołączyć. Nie musisz zasługiwać. Nie musisz chodzić na pielgrzymki. Nie musisz spełniać dobrych uczynków. Chcę Ci powiedzieć, że dobrzy ludzie, tak samo jak źli ludzie, idą do piekła, jeśli nie pojednają się z Bogiem i nie staną się żywymi ludźmi. Bo ludzie dzielą się tylko na żywych i martwych. Żywych duchowo i martwych duchowo. Sprawdź, co masz w środku. Czy masz martwotę, czy masz życie w pełni, czy masz życie w obfitości. Jezus powiedział, że On przyszedł po to, aby Jego owce obfitowały. Wiesz, co to jest obfitość życia? To jest zero potępienia. To jest pełnia miłości, pełnia radości. To jest pełnia. Czy doświadczasz pełni? Spójrz w swoje serce. Spójrz w swoje serce dzisiaj. Nie bądź zajęty. Nie bądź zajęty tak, że nie masz czasu w ogóle napełnić taczek, a biegasz z nimi w tą i z powrotem. Ja tak żyłam. Pracowałam od świtu do nocy. Po 23:00 zasypiałam na kanapie przed telewizorem i rano znowu do pracy. Nie miałam czasu w ogóle się zastanowić nad swoim życiem. A w momentach, kiedy rzeczywiście dochodziło do konfrontacji, bardzo szybko uciekałam. Znowu w zajęcie, znowu w jakąś rozrywkę, w pracę, żeby tylko nie widzieć, jaką zgniliznę mam w sobie. Ale właśnie w ten sposób działa system tego świata, w ten sposób działa diabeł, żeby ci dać przed oczy nowe zajęcie, nowe zainteresowanie, nowe hobby, żebyś tylko nie zobaczył, co masz w środku, że masz martwego ducha, że masz pustkę tak naprawdę, której nie da się zapełnić tym, co ten świat oferuje. To wszystko jest marnością. to wszystko jest marnością. Jeżeli ty nie powstaniesz z martwych, nie narodzisz się na nowo, nie przyjmiesz życia, Bóg jest tylko życiem, tylko Jezus jest życiem. Jeżeli Go nie przyjmiesz, idziesz tam, gdzie wszystko idzie, co umiera. Idziesz do piekła. Idziesz do piekła. Zatrzymaj się dzisiaj, człowieku. Spojrzyj w siebie. Nie bądź zabiegany. Zatrzymaj się. Ta mądrość, która krzyczy dzisiaj na ulicach, jest dla ciebie. Miej oczy, które widzą, i uszy, które słyszą. Jezus, gdy głosił Ewangelię, gdy mówił, że przybliżyło się do was Królestwo Boże, mówił również: kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma uszy, niechaj słucha. Kto zobaczy, że jest chory w środku i uzna, że potrzebuje lekarza, ten przyjdzie i zostanie uzdrowiony. Jeżeli zaprzeczasz temu, że masz coś chorego w sobie, to nie przyjdziesz do tego lekarza. Jezus jest tym lekarzem. On mnie uzdrowił. Nigdy w życiu wcześniej nie stałabym tutaj i nie głosiła na ulicy. Byłam tak zawstydzoną osobą i tak odrzuconą, że gdy wchodziłam do tramwaju, a ktoś się śmiał, to myślałam, że wyśmiewa się ze mnie. Nie lubiłam w ogóle nawet odpowiedzi przed tablicą jako dziecko. Nie byłam w stanie otworzyć swoich ust, bo tak się bardzo wstydziłam tego, kim jestem. Bóg, Jezus Chrystus, gdy wszedł do mojego życia, gdy zawołałam do Niego, gdy uznałam, że potrzebuję Jego w moim życiu, On odmienił mnie. Odmienił mnie zupełnie, od środka. Nie musiałam nic robić. Nie musiałam chodzić na terapię. Nie musiałam nic robić. On już wszystko wykonał. Tam na krzyżu, gdzie zabrał każdą chorobę, każdą demoniczną opresję. Wszystko usunął. Usunął biedę. To wszystko spadło na Niego. On tam wisiał ogołocony. Nie z tą religijną szmatą na biodrach. Był zupełnie nagi. Wyglądał jak ochłap. Był zupełnie starty za nasze winy. Ukarany dla naszego zbawienia. Dzisiaj ta prosta Ewangelia, którą możesz przyjąć przez wiarę, krzyczy do ciebie na ulicach. Nie handlujemy nią. Ty masz wolną wolę. Przechodzisz sobie koło straganów i wybierasz, co chcesz. Słyszysz nas i wybierasz albo nie. Wybierasz życie albo pozostajesz w śmierci. I to jest twoja odpowiedzialność. I o to właśnie Bóg cię zapyta, gdy staniesz przed Nim na sądzie. Co zrobiłeś z Jezusem, którego oferowali ci na rogu ulicy? Co zrobiłeś z Jezusem? Jeśli Go nie przyjmiesz, niestety pójdziesz tam, gdzie wszystko, co nie przyjęło Jezusa, pójdzie. Na śmietnik, na wieczny śmietnik, na wieczny śmietnik. Do Boga idzie tylko to, co się narodziło z Boga. Dzisiaj mówimy ci, w jaki sposób możesz się narodzić z Ducha Świętego i przyjąć życie i iść już zupełnie do nieba, mieć zupełnie inne przeznaczenie, zupełnie inne życie. Pojednaj się dzisiaj z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, który jest jedyną drogą. Wybierz życie. Kto ma uszy, niechaj słucha.